proszę Państwa, 4 czerwca 89 roku skończył się w Polsce kongres. Przepraszamy, za chwilę właściwy materiał ukaże się na ekranie. Wiemy, zrujnowany jest kraj, ale to nie krasnoludki go zrujnowały, lecz system sprawowania władzy. Trudno w ogóle zrozumieć, że to jest 20 lat. Mnie się wydaje, że to 2. Jak ja 20 lat temu wypiłem 2 butelki wina, to na drugi dzień to nawet nie wiedziałem, że wypiłem te 2 butelki wina. A dzisiaj nawet jak dobrego wina wypiję 2 butelki, to jednak czuję, że ten upływ czasu. Komu nie najbardziej nie cierpiałem? Niewoli, kłamstwa i ohydy. Wszechobecnej ohydy, szarości. Komuna nie była czerwona, komuna była szaro-bura. Dla mnie komuna to nie jest tylko bieda, to nie są tylko braki. Dla mnie komuna jest pewnym prymitywizmem, na który się skazuje ludzi, którzy w końcu wiedzą, jak wygląda normalny świat. Komunizm to jest wymyślanie świata od nowa przeciwko ludziom. Mówiło się, gdyby komunizm stworzono na Saharze, zabrakłoby piasku. Moim zdaniem ten dowcip mówi wszystko. Albo to spotkanie pesymisty z optymistą, gdzie pesymista mówi, jest tak źle, że gorzej być nie może, a optymista mówi, może, może. To są wszystko komunistyczne dowcipy. Dowcipy pozbawione jakokolwiek oddechu. Pokazujące, że jest beznadziejnie i nie ma żadnej prawie perspektywy. Ale nie jesteśmy w stanie normalnie żyć i normalnie mówić. Tylko musimy się oglądać na boki albo na ściany i zastanawiać się, czy ktoś nas nie podsłuchuje. To, co nastąpiło 20 lat temu, w latach 89, powiedzmy 90, 91, to, co nastąpiło w tym czasie, to było zamknięcie bardzo niedobrej epoki w naszej historii. To jest epoka rozbiorów, niewoli i ustawicznie podejmowanych prób odzyskania niepodległości. Ale także odzyskaliśmy to trwale, ponieważ odzyskaliśmy w sprzyjającym nam okresie. Na wschodzie Związek Radziecki załamywał się wskutek katastrofy wewnętrznej, gwałtownej katastrofy wewnętrznej, to się rozpadało. Równocześnie Niemcy 89 roku były zupełnie inne niż te Niemcy, które spowodowały II wojnę światową. I te dwa największe zagrożenia, które występowały od XVIII wieku i które zdławiły II Rzeczpospolitą także, a przedtem powstania i tak dalej, te dwa niebezpieczeństwa odeszły. Co więcej, odzyskaliśmy niepodległość w sytuacji, kiedy Europa po bardzo smutnych doświadczeniach, wyjątkowo smutnych doświadczeniach, była i jest w trakcie rozwoju procesów integracyjnych. Odzyskaliśmy własne państwo, niepodległy byt, możliwość decydowania o sobie samym w warunkach niesłychanie nam sprzyjających. Powstanie zrzeszenia było wyrazem punktu wobec braku perspektyw życiowych. Polska jest w tej chwili zupełnie inna. Pewien mój kolega
jeszcze kilka lat starszy ode mnie, to on mówi, że on tak chodzi po Warszawie i ma takie wrażenie, że te nowe budynki, że to wszystko razem to są jakieś, że to jest nierealne, że to są jakieś dekoracje teatralne, że jakby przejść na drugą stronę, to by się okazało, że tam po tej drugiej stronie to są tylko jakieś zakurzone podpórki trzymające takie wielkie tekturowe plansze, to są te dekoracje. No u ludzi mojego i starszych od mojego pokoleń to rzeczywiście może budzić wrażenie pewnej nawet nierealności, bo to tyle się zmieniło. Gdyby ktoś mi powiedział w tamtym momencie, kiedy poważnie zacząłem walczyć, a więc w 70 roku czy w 80, że dożyję takich czasów, takiej Polski, nie uwierzyłbym. Chociaż nie jest to zbyt częste w naszych dziejach, Polak okazał się tym razem mądry przed szkodą. I choć starych bogów zastąpili nowi, to i tak kark po staremu się zgina. Od poniedziałku, co trwa do soboty, jak zawsze zbyt wcześnie rano się zaczyna tą samą modlitwą, że może już jutro wszystko się odmieni, ułoży jak w kartach, więc będziemy czekać jutro jak zbawienia od samego rana aż do końca świata. Demokracja jest ustrojem, w którym wybitnie wykształcony profesor. Mózg jakich niewiele, prawda? To jego głos jest tyle samo wart, co głos Menela spod budki z piwem. W tym momencie okazuje się, że demokracja już jest słabym ustrojem, bo powinno być jakoś inaczej. Taki profesor powinien mieć, nie wiem, 10 głosów, a może 100, nie wiem. Może tę demokrację w jakiś sposób można by przerobić, chociaż to jest trudne. Dlatego myślę, że no, może monarchia by była takim dość dobrym ustrojem. Tylko nie wiem, od kogo by tu zacząć. Kto by miał być tym królem Polski. Ja jestem bardzo zadowolony, że byliśmy kiedyś najbardziej wesołym barakiem w obozie komunistycznym. U nas i był stan wojenny, i ZOMO goniło po ulicach, krasnoludki się pojawiały. A dzisiaj też ja, że jako podatnik jestem zachwycony, że mamy właśnie takich polityków, służby specjalne, że ja byłem podsłuchiwany na przykład, też jestem z tego bardzo dumny i zadowolony. Major Fydrych. 20 lat temu, w czasach PRL-u, mawiał, że rzeczywistość, w której żyje, jest tak absurdalna, że sama w sobie stanowi dzieło sztuki. I dlatego powstała pomarańczowa alternatywa, która tylko to uwydatniła. To dzięki alternatywie na ulicach Wrocławia, a potem innych miast, było kolorowo i nieraz wesoło. Teatr absurdu na ulicy. Malowano hasła antyustrojowe na murach, które służby porządkowe zamalowywały. Po chwili pojawiały się tam krasnale. W młodości, do 83 roku, muszę powiedzieć, takie oświadczenie, samokrytykę złożyć, paliłem marihuanę. I kiedy się upaliłem i zastanawiałem się, co na tych plamach zrobić, które były po napisach, były napisy tam Solidarność, Solidarność walczy, zima wasza, wiosna nasza. To wszystko oni zamalowywali. Dzisiaj nie ma tylu graffiti, nie ma tylu plam. To wszystko jest trochę takie, w centra miast są wypłucowane, nie? I ja na tych plamach nagle zobaczyłem w Parku Szczytnickim we Wrocławiu między krzakami na górze, także krasnoludka tam zobaczyłem. I sobie pomyślałem, żeby te krasnoludki malować na tych plamach. Okazało się, że ten system socjalistyczny łamie się wszędzie, nie tylko w Polsce, ale w Rosji przecież był już Gorbaczow. To był taki okres, jak używać języka bokserskiego, oni byli jak gołota, zamroczeni po tych ciosach, które dostali. Zgoda? Poza tym nie wszyscy ci komuniści, którzy byli u władzy, byli tacy głupcy. Cały szereg z nich rozumiało, że tak się dalej nie da. Musimy także uzyskać wyraźną odpowiedź na pytanie, czym faktycznie chce być Solidarność? Związkiem zawodowym czy ruchem społecznym? W domyśle opozycyjną partią polityczną. Nie można z pola widzenia stracić człowieka, stracić sprawiedliwości, stracić hierarchii celów i wartości czystych i ludzkich. To, co w zasadzie socjalizm wyróżnia z innych systemów.
te jego ludzkie, proste oblicze. A ludzka twarz socjalizmu to był taki slogan odnoszący się do nieludzkiego ustroju, to znaczy takiego, który oparty był na przymusie, na odebraniu ludziom podstawowych, indywidualnych wolności gospodarczej, czyli zakaz właściwie prywatnej własności, zakaz dobrowolnych umów politycznej. Władza nie pochodziła przecież z wyboru, nie było wolności mediów. Więc to był wyjątkowo taki rażący slogan, bo luka pomiędzy rzeczywistością a tym, co miał określać, była ogromna. Ja często mówiłem, że socjalizm może być z ludzką twarzą, kapitalizm też może być z ludzką twarzą, ale mają gołą dupę, za przeproszeniem, w każdym wypadku. To znaczy, że pewnych pryncypiów nie można nie dotrzymywać. Ten socjalistyczny ustrój miał rozległe państwo socjalne, dużo było tego socjału. Owszem, tylko że to była odwrotna strona medalu marnotrawstwa. Na przykład nie było jawnego bezrobocia, ale było ogromne bezrobocie ukryte. A jak wyglądała praca? No, według zasady, czy się stoi, czy się leży i tak dalej. Czyli no, nie można dojść w takim systemie do lepszego życia. Ponadto tego nawet nie dało się utrzymać, tego rozbudowanego socjału, bowiem gospodarka tego nie wytrzymywała. Ona się cofała, kruszyła i to było widoczne w katastrofalny sposób w Polsce, ale nie tylko w naszym kraju, wszędzie. Socjalizm nigdzie się nie sprawdził. PRL to coś beznadziejnego, z chwilowymi przebłyskami słońca. Oczywiście dla niektórych komunistów PRL był cudny, bo dziewczyny były młodsze niż są w tej chwili. Ale to było coś brudnawego, lepkiego. Wszędzie brudne toalety, wszędzie prawie ciepłe piwo, ciepła Coca-Cola, nieświeży chleb. No i nagle się obudziliśmy i mamy swoje problemy ludzi, którzy nagle muszą odnaleźć się w świecie i wziąć odpowiedzialność za swoją wolność. Ale tamten świat naprawdę istniał. To było naprawdę wielkie zwycięstwo absurdu, mitu, utopii nad życiem zwykłych ludzi. Mnie się w PRL-u podobało to wszystko, co się podoba człowiekowi w młodości. Znaczy, to nie, że PRL mi się podobał. Mnie się podobała moja młodość, mi się podobało moje dzieciństwo. Więc ja absolutnie nie mogę powiedzieć, że mi się coś podobało, dlatego że te tak zwane dobrodziejstwa, te wczasy, te sanatoria przyznawane i tak dalej, to jest coś, co można próbować przez ustrój w wolnym kraju również osiągać. To, co mi się nie podoba teraz, to jest to, że my cały czas nie rozumiemy, że każdy z nas, z obywateli, jest współodpowiedzialny za to, jaki kraj tworzymy. Że my cały czas rozumiemy, że są jacyś oni, którzy chcą dla nas źle, a dobrze dla siebie, a w ogóle my ich nie obchodzimy. Tymczasem każdy z nas, nie tylko przez wybory, ale przez odwoływanie się ciągłe do najprzeróżniejszych instancji, może współtworzyć to państwo. Czy nie uważa pan, że Solidarność w tej chwili w jakiś sposób wspiera swoim autorytetem obóz rządzący, tak zwaną koalicję? I czy nie uważa pan, że w tej chwili Solidarność poszła na te ustępstwo, na jakie nie poszło 40 lat temu PSL? Czy nie jest to za mało? Proszę państwa, ja myślę, że tak jest. Wspieramy Polskę. Na to pytanie odpowiemy wtedy, kiedy będzie inna sytuacja polityczna. Nikogo nie wspieram, pod niczym się nie podpisuję, stwarzam tylko możliwości, abyście wy to inaczej lepiej zrobili. Dwie są drogi. Wymuszenia reform. Ta, co ja proponuję i co szukam, i inna, no tu zaraz oni tu stoją, no bierzmy się za nie. I dlatego jeszcze raz mówię do młodzieży, że nawet jeśli ja się mylę, a wy macie rację i kamieniami pokonacie tą władzę, to i tak staniecie w tym samym miejscu, co Lech Wałęsa, przy stole, i że powiecie, no tak, są możliwości, a teraz piekarze niech będą piekarzami, firmy zakładajcie, weźcie spółki po trzech, po pięciu, robimy inną ekonomię. Inaczej nic więcej nie możecie zrobić. Musicie wejść na drogę starego Wałęsy, tylko pytanie, czy z kamieniami, czy bez. Ja na razie próbuję bez. Ja jako robotnik być może nie rozumiem wielu rzeczy, ale co do jednego jestem pewien i nikt w tym kraju mi nie przekona, że pan Wałęsa ze swoją grupą chce za pieniądze czerpane z innych systemów, mówiąc skromnie na mnie życzliwych, robić w kraju porządek dla dobra tego kraju.
Chcemy społeczeństwo i polską rzeczywistość dopasować do siebie. Punktem odniesienia w naszym myśleniu o bazie społecznej jest ciągle partia, a nie samo społeczeństwo. Bez przerwy absorbuje nas tabakiera, chociaż już nieraz dostaliśmy po nosie. Mylą się ci, którzy sądzą, że uda się zepchnąć Solidarność ze sceny politycznej. Sytuacja zmieniła się tak dalece, że drużyny Wałęsy wymanewrować już się nie da. Do demokracji dojrzewały obie strony tego konfliktu społecznego. Solidarność musiała się przekształcić w prawdziwą opozycję. Z kolei partia zrezygnowała, czy doszła do świadomości kierownictwa partyjnego, że trzeba zrezygnować z monopolu władzy, chociaż wiadomo było, że ryzykują autodestrukcją, że to może prowadzić do samounicestwienia, bo taki był charakter tej monopartii. Z natury rzeczy nie mogła dopuścić opozycji do władzy, więc to był proces, który musiał trwać. My nie chcemy władzy wywracać, ani władzy przejmować, ale my musimy powiedzieć jasno, że takie ceny jak udział w wyborach na wspólnej liście, wspólną deklaracją wyborczą, my nie zapłacimy, bo na to my nie mamy po prostu mandatu. I tego typu oczekiwania od nas jest oczekiwaniem nierealistycznym. Tak jak z kolei z naszej strony byłby postulatem nierealistycznym, gdybyśmy od strony rządowej oczekiwali, że nam ofiaruje 30% stanowisk na przykład w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych czy w Sztabie Generalnym. Więc uszanujmy własną tożsamość i bądźmy realistami w dwie strony. Polski nie stać na to, żeby upadł kolejny, najgłębszy od 45 lat eksperyment. Jego krach byłby historycznym nieszczęściem dla narodu i porażką wszystkich sił skupionych przy okrągłym stole. Okrągły stół zakłada to, że siadają do niego ludzie, którzy są równi sobie i po to jest okrągły, żeby nikt nie siedział na głównym miejscu z jednej czy z drugiej strony. Natomiast dyskutowano przy stołach, które były prostokątne, które miały swoich przewodniczących i które miały absolutnie dwie strony, my i oni. Nacisk położono na legalizację Solidarności, to można zrozumieć, na rozszerzenie wolności politycznych, ale mało było na temat zasadniczej kwestii, jakim jest zmiana charakteru, jakim była zmiana charakteru gospodarki. W tamtym systemie trudno w ogóle znaleźć coś, co by nam się wtedy podobało, a co nam się najbardziej nie podobało. Najbardziej nam się nie podobało, po pierwsze brak niepodległości, znaczy uzależnienie od Związku Radzieckiego, po drugie brak demokracji, brak wolności prasy, cenzura. Ja się tym nie martwię i płakać nie będę, bo w mojej szkole prędzej wielbłąd przez ucho igielne przejdzie, aniżeli wróg tego państwa wejdzie do tej szkoły jako wykładowca. I to chcę jasno i wyraźnie powiedzieć. Musimy wyjść stąd silniejsi, wyjść w przekonaniu, że są nam potrzebne inicjatywa, fakty, argumenty. Inicjatywę przejmujemy, fakty tworzymy, argumenty mamy. Oto klucz do pomyślnego spełniania przez partię jej historycznej, ustrojowej roli. Obudźcie się, towarzysze, po prostu. Wszyscy czekamy na to coś, na to wielkie coś. Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że jak jestem przy głosie, to co mówiłam w Lublinie, że jest taki moment właśnie, kiedy w Polsce czekamy na siłę, która poprowadzi naród. I tą siłą może być partia i powinna być partia. Ale nie będziemy silni, jeżeli nie wypełnimy tego, czego oczekuje od nas naród. Mnie denerwowało to, co się działo na sali. Dlatego, że kuluary mówiły zupełnie coś innego. Natomiast na sali mówiono zupełnie coś innego. Czyli to była taka typowa dyskusja o nakrętkach, o braku tam jakiś tam sznurka do snopowiązałek, coś takiego, prawda? A potem wychodzili w kuluary i psioczyli na pierwszego, drugiego, na cały
jak to się nazywało, no, biuro polityczne, tak jest, wtedy psioczyli. I tak siedziałam na tej sali, biedna nauczycielka, myślę sobie, Boże kochany, jakież to jest w tym naszym kraju straszliwe zakłamanie. Co innego mówią tutaj i co innego mówią tutaj. Wtedy nieśmiało wyciągnęłam rękę i zapytałam się, o co w tym wszystkim chodzi. I potrząsnęłam, że tak powiem, mówiąc właśnie to, co wtedy powiedziałam, towarzysze, obudźcie się, zbliżają się wybory. Do Sejmu, do Senatu. Wy w ogóle na ten temat nie mówicie. Tak jak gdyby nie było problemu. Jakby ta Polska Zjednoczona Partia Robotnicza miała znów wszystko wygrać. Uznano na szczytach władzy w latach 70., że nigdy w Polsce, że jest nieosiągalne, żeby w Polsce było dostatecznie dużo wieprzowiny na kotlety schabowe. I by programy centralne, które miały zapewnić, że będą substytuty mięsa. Jeden program to był program przerabiania serwatki na substytut mięsa i była nagroda państwowa najwyższego szczebla dla twórcy tej technologii. A drugi program polegał na tym, że miano łowić na Antarktydzie coraz więcej kryla. Pamiętam, to było jak groteska, farsa. Mianowicie w drugiej połowie lat 70. tworzono plany, ile kryla przeznaczy się na jednego statystycznego Polaka w roku gdzieś 2010. A więc socjalizm nie mógł sobie poradzić. Jak widać, z brakiem mięsa wieprzowego, na kapitalizm poradził się dosyć szybko. W tej chwili robi furorę w Polsce orientacja na prywatyzację. Ja się temu przeciwstawiam zdecydowanie. Uważam, że jest miejsce dla rozwoju wszystkich sektorów, w tym również prywatnego, ale nie wolno, nie dopuszczam takiego rozwiązania, żeby wyjścia z trudności widzieć w Polsce w prywatyzacji gospodarki. Pamiętam po 1989 roku, kiedy staraliśmy się nazwać jakoś ten ustrój, który przecież nie miał być socjalistyczny, tylko właśnie kapitalistyczny, nie używaliśmy na początku słowa kapitalizm, tylko ustrój zachodniego typu, czy struktura własności zachodniego typu, bo nie chcieliśmy wtedy narażać się na jakieś takie bardzo łatwe krytyki ze strony przeciwników wolności gospodarczej. Natomiast wiemy z doświadczenia i rzeczywistości, że socjalizm jest zawsze zły bez wyjątku. Natomiast kapitalizmy bywają różne, gorsze, lepsze. Dobrobyt daje nam tylko sprawny, oparty na konkurencji, stabilny kapitalizm. Ja jako ideowy antykomunista byłem na przykład przekonany, że w Polsce wystarczy oddać Polakom niepodległość, żeby to nie był kraj o ograniczonej suwerenności i dać Polakom zdrowy pieniądz. I właściwie w momencie, w którym odbyła się ta rewolucja Balcerowicza, która przyszła po rewolucji Rakowskiego, czyli uwolnienie przedsiębiorców, a potem spowodowanie, że pieniądz stał się prawdziwą monetą, że był wymienialny, że miał normalną relację z dolarem, właściwie w tym momencie, kiedy kraj odzyskał suwerenność i obywatele odzyskali suwerenność ekonomiczną, ten kraj zaczął się zmieniać w jakimś fantastycznym tempie. Ja mówiłem po imieniu, że trzeba wprowadzić kapitalizm, że trzeba się bogacić, prawda? Takim pierwszym wyraźnym krokiem na rzecz wprowadzania gospodarki prywatnej była tak zwana ustawa Wilczka, która zalegalizowała własność prywatną sięgającą powyżej pewnego progu, ale temu towarzyszył chaos związany z narastającą inflacją, pozostawiono mnóstwo jeszcze ograniczeń typu biurokratycznego, więc to był ważny krok, ale daleko niepełny. Pieniądz był niewymienialny. Przy okrągłym stole i Solidarność w wielu tych swoich postulatach o sprawach ekonomicznych nic nie mówiła. Też była próba poprawiania socjalizmu przecież, prawda? Ja byłem przy okrągłym stole, jak żądano tego pełnego zwrotu o inflację płac, co prowadziło prosto do nieszczęścia, prawda? To oni byli gorącymi tego zwolennikami. Dopiero Balcerowicz to przyhamował i wprowadził na właściwe tory. Oto spotkanie pomarańczowej alternatywy. Jej członkowie optują na rzecz swego lidera. To ten pan w czapce Trefnisia. Bałaganu tu dużo, atmosfery taki nie mniej. Przyjmijmy, bo dlaczegoż by nie, że jest to zabawowa forma nauki demokracji. Często słyszy się tu, że demokracja to prawo. Oczywiście, choć nie wadzi pamiętać, że odpowiedzialność to obowiązek. W południe na Długim Targu grupa Solidarności Walczącej nawoływała do bojkotu wyborów. Wołano Targowica i wybory u papułasów. Lechowi Wałęsie zarzucono zdradę ideałów sierpnia i dogadanie się z komunistami. Ale boją się, gdy je wyrażamy.
tam chciał przedstawić. Gdzie ja jestem? Jak w hali tej PGR-owskiej, jakby maszyny, kombajnów, a tam jest kombajn. To jest nie, normalne. W ogóle nie wiem, po co ja tu przyszłem. To jest, od tego zacznijmy. Po to, że jest to pierwsze historyczne wejście Solidarności na zewnątrz, a nie mówią o Solidarności. Po prostu po raz pierwszy dostaliśmy szansę, żebyśmy my mogli przemówić. Dzisiaj jestem z okazji wyborów. Jest taki mały plakacik, na którym pokazany jest 0%, 35%, 100%. Tak, jest to droga do wolności, do demokratyzacji, do innego systemu opartego na pluralizmie i na wolności. Oczywiście jedni uważają, że możemy skoczyć od razu z 10 piętra i wziąć tą wolność, a inni uważają, że złamiemy nogi. Ja myślę, że jednak ten proces, który mówi o tym dojściu, ma większe szanse, bo on pozwala uniknąć błędu. Jeśli mamy mieć demokratyczne, wolne wybory w przyszłości, to dzisiaj musimy zapać przyczółki. No more crying, no more crying. Nie wszędzie niestety przestrzegane były metody fair play. Wczoraj na Wałbrzyskim rynku do około 1000 osób przemawiał m.in. kandydat na senatora ze strony Solidarności Włodzimierz Bojarski. Dla nikogo nie ulega wątpliwości, powiedział, że chodzi nam o odsunięcie od władzy PZPR. I dalej cytuję. Ten system jest jak zwierzę. Nie wystarczy mu nadepnąć na ogon, bo jeszcze będzie kąsał. Trzeba oprócz unieruchomienia ogona wskoczyć mu na plecy i założyć kaganiec na pysk. O, solidarna, o, solidarna, over me, and before I'll be a slave, I'll be buried in my grave, and go home to my Lord, and be free. Ja się zastanawiałem wielokrotnie i czasem się zastanawiam właściwie w którym momencie oni zdali sobie sprawę, że tracą władzę. Bo ja myślę, że to nie było takiego jednego momentu. To się działo stopniowo. Niektórzy z tamtej strony, jak z nimi rozmawiałem, mówią mi, że już właściwie w trakcie wyborów 4 czerwca, znaczy porażka w wyborach, że wtedy sobie zdali sprawę. Rose, rose to freedom, nobody gonna stop. Rose, rose to freedom, nobody gonna change. Jestem przekonany, że krótko cieszylibyśmy się odzyskiwanymi swobodami politycznymi, jeśli nie udałoby się nam powstrzymać gospodarczej katastrofy. Społeczeństwo odczułoby nieużyteczność demokratycznych instytucji, jeśli w codziennym życiu nie nastąpiłaby wyraźna zmiana. Prezydent Polski Rzeczpospolitej Ludowej został wybrany o 21:30. 45 minut później Wojciech Jaruzelski złożył uroczyste ślubowanie. Jaruzelski był lojalnym prezydentem w stosunku do mnie jako do premiera, ale nie sądzę, żeby oni przewidzieli, że my zrobimy tak wielkie reformy, i że się nie przewrócimy na tym natychmiast, prawda? Niektórzy być może uważali, ja nie mówię, że Jaruzelski, nie wiem, prawda, ale niektórzy może uważali, że my zrobimy tą czarną robotę i się wywrócimy, prawda? Some people, they never said it was a really big mistake. Gospodarka polska jest ciężko chora. Konieczna jest operacja. Głębokie chirurgiczne cięcie usuwające dewastującą gospodarkę inflację. Trzeba zerwać z fałszywą grą, w której ludzie udają, że pracują, a państwo udaje, że płaci. Alternatywa, którą proponujemy, to życie udane zamiast udawanego. Być może gdyby obok Leszka Balcerowicza pojawił się ktoś inny, kto zaproponowałby inną koncepcję, wygrałaby inna koncepcja, ale takiego kogoś nie było. Był Leszek Balcerowicz. Sala sejmowa była pełniuteńka podczas jego wystąpień.
to on potrafił nas przekonać, że gospodarka rynkowa jest tą jedyną gospodarką, która wyprowadzi Polskę na prostą. Załoga żąda dodatkowych 100 tysięcy dla każdego pracownika zakładu. Strajkujący powiedzieli nam, że nie zrezygnują z tych żądań. Co wobec tego będzie dalej? No wtedy stoimy przed alternatywą, że zakład może upaść jako firma, a to już jest skrajność. Albo daj na te 100 tysięcy, albo będziemy tutaj z głodu zjechać po prostu. I podnosiłam wtedy rękę, wiedząc doskonale, że jednak będą pewne kłopoty, no bo jednak pewne kłopoty się pojawiły, ogromne zadłużenie społeczeństwa, pułapki kredytowe i tak dalej, likwidacja miejsc pracy, ale wierzyłam w to, że ten okres minie, że jednak przyjdzie taki czas, że Polska wyjdzie na prostą, że nam się te reformy jednak powiodą i to się wszystko uda. Udało się. No udało się. Ja przywiązuję zawsze wielką wagę do tego słowa społeczna gospodarka rynkowa. To nie jest kwestia odrębnego trzeciego systemu, prawda, między systemem kapitalistycznym a socjalistycznym czy gospodarki planowej, ale to jest widzenie pewnych aspektów społecznych w gospodarce. Rynek bardzo wiele ureguluje, ale rynek wszystkiego nie ureguluje. Rynek sytuacji słabych, chorych nie ureguluje. Rynek dostępu, równego dostępu do szkół nie ureguluje. Tu musi regulować to państwo swoją polityką. Nie miałem wątpliwości, że trzymanie się socjalizmu byłoby zbrodnią wobec człowieka, tak jak było. W związku z tym zastanawiałem się nie nad tym, jak utrwalić ten zły ustrój, tylko nad tym, jak najlepszy sposób się od niego oderwać, przechodząc do innego ustroju, w którym, jak powiedziałem, króluje własność prywatna, ale i także ograniczona oczywiście przez prawo, w którym są sprawne instytucje wymiaru sprawiedliwości, w którym pieniądz jest stabilny, jest wolność, a dzięki temu konkurencja, niezastąpiony mechanizm wydobywania z ludzi talentów, pracowitości, pomysłowości i tak dalej. Na tym się koncentrowałem. Pomnik okazały, bo i zasługi Krasnali dla Nowej Soli są zdaniem mieszkańców duże. Gdy na początku lat 90. w mieście padła większość zakładów przemysłowych, tu właśnie narodziła się domowa produkcja gipsowych skrzatów. Dużo ludzi właśnie przeżyło ten kryzys dzięki krasnoludkom, bo to był dopływ gotówki, dewiz, pieniędzy, życie uratował nie rodzinie. Tak naprawdę to krasnoludki obaliły komunę i wyjęły z uśmiechem cegły z muru berlińskiego. Jest nawet podejrzenie, że Lech Wałęsa tak naprawdę był krasnoludkiem. Nie było wyboru, proszę pana, kładły się zakłady pracy, rozwiązaliśmy Związek Radziecki, straciliśmy ponad 70% gospodarki, kooperacji, rynków zbytu, a więc groziło nam w ogóle zapaści i wojna domowa i rzeź wewnętrzna. Trzeba było się ratować, trzeba było wypychać, dopłacać, żeby ktoś zabrał do zakłady, żeby był gospodarz, żeby ruszyć z tym wszystkim. A to tylko można było w układzie kapitalistycznym ruszyć, więc ruszyliśmy, żeby się uratować, żeby przeżyć. Rząd, który utworzę, nie ponosi odpowiedzialności za hipotekę, którą dziedziczy. Ma jednak ona wpływ na okoliczności, w których przychodzi nam działać. Przeszłość odkreślamy grubą linią. Przy okrągłym stole komuniści porozumieli się z opozycją i tym samym bezboleśnie się uwłaszczyli. To znaczy przeszli do biznesu. Miast ponieść za to, co zrobili wcześniej, zasłużoną karę. Trzeba było postępować zdecydowanie, ale rozważnie. I nie trzeba było sobie produkować wrogów. Feels like I'm a shadow. So many people cold as ice. Nadal jeszcze czujemy na plecach. Feels like I'm a shadow. Oddech stali. So many people cold as. Wielkie zmiany historyczne muszą mieć także wielki wymiar moralny. I ten wielki wymiar moralny to było zaoferowanie demokracji wszystkim. Przy czym to nie oznaczało, że nie będziemy historycznie oceniać, że nie będziemy pociągać do odpowiedzialności tych, którzy mają na swoim sumieniu winy, zbrodnie. Natomiast oznaczało, że ten nowy
stan rzeczy, ten nowy ustroj demokratyczny jest ustrojem dla wszystkich. Some people, they never change. They go around and that's their way. Some people, they never change. Talking without any sense. Nazwa naszego państwa Rzeczpospolita Polska. Godło, biały orzeł w koronie na czerwonym polu. Nad nowelizacją konstytucji głosował wczoraj późnym wieczorem Sejm. Pada sobota, wiadomości. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że program ten będzie zdobywał z dnia na dzień Państwa zaufanie. Wiadomości w naszym nowym dzienniku będą dobre lub złe, oby tych ostatnich jak najmniej, ale zawsze prawdziwe. Ladies and gentlemen, Miss Poland is Miss World 1989. Polka Aneta Kręglicka, najpiękniejszą na świecie. Tytuł Miss World otrzymała dziś w Hongkongu. Byłem przekonany, że taka czeka nas przyszłość, że ten znienawidzony dziennik telewizyjny zastąpiony nowym wydaniem, wiadomościami, będzie zawierał rzeczywiście dobre, złe wiadomości. Jak to w życiu bywa, ale że będą one prawdziwe. Dziś muszę powiedzieć, że to moje myślenie było bardzo naiwne, dlatego że już po półtora roku, a więc w marcu 91 roku, w wyniku postawienia przez prezydenta Lecha Wałęsę na lewą nogę, do pracy zaczęły wracać osoby kompletnie skompromitowane, które przewodziły w tamtym dawnym komunistycznym systemie zniewolenia i zabrakło dla mnie miejsca w tej instytucji. Dzisiaj też są falsyfikatorzy słów. Dzisiaj też są media, które manipulują, tylko że są inne media, które mogą im się przeciwstawić. Zatem kłamstwo napotyka replikę. Jest wolny rynek wartości. Teraz telewizja jest czymś, co ludzi dzieli, bo każdy zamyka się w domu i ogląda telewizję. A jednocześnie to, co się stało z tą telewizją, która no, niby była tam funkcją władzy wtedy, ale tak naprawdę to jednak promowała lepszą kulturę przeciwko gorszej. A teraz, kiedy zapanowała wolność, no to telewizję pociągnęło w stronę skrajnej komercji, zarabiania pieniędzy oraz instrumentu politycznego, bardzo nieumiejętnie zresztą wykorzystywanego przez kolejne ekipy władzy. I w końcu ta telewizja na naszych oczach się rozsypuje. Tutaj nastąpiło kilka rewolucji prawie jednocześnie. Za aktywnej działalności jednego pokolenia. Znaczy, po pierwsze została zniesiona cenzura i zostały zniesione zewnętrzne ograniczenia na media. To po pierwsze. Po drugie, nastąpiły rewolucje technologiczne i rewolucje czyli rozwój telewizji prywatnych, rozwój internetu. W tej chwili zaczynają się platformy cyfrowe i to wszystko razem spowodowało to, że w tej chwili, jeżeli chodzi o media, to mamy świat zupełnie inny. Bardzo wielobarwny. Zmieniło się wszystko po prostu w Polsce. To wszystko, co różni wolny kraj od kraju zniewolonego, to jednak jest bardzo dużo. Bo oprócz wolności osobistej, to jednak jest taki rozwój wszystkiego wokoło. I chociaż może ten rozwój nie jest równomierny i chciałoby się, żeby może inne były proporcje tego różnych rzeczy, które się rozwijają, to jednak mamy do wszystkiego dostęp. Mamy dostęp do muzyki, mamy dostęp do sztuki, mamy dostęp do literatury, mamy dostęp, którego przedtem absolutnie nie mieliśmy. Mamy kuchnię całego świata dookoła nas, które rozkwitły, a kiedyś było tak przecież, że można było iść tylko pojechać do Warszawy i pójść do restauracji Szanghaj na pseudo-chińszczyznę, Bukareszt na pseudo-rumuńską kuchnię, Budapeszt na pseudo węgierską, no trochę bardziej węgierską i tyle. A teraz to się wszystko, to jest po prostu szaleństwo, co się dzieje. Smak komunizmu to był bryzol z pieczarkami i fasolka po bretońsku. Fasolkę po bretońsku nadal lubię, ale bryzol z pieczarkami to było kompletne nieporozumienie
w historii kuchni w ogóle, wyłącznie w komunizmie występujące. Co chwilę dochodzą nowe rzeczy, których jeszcze nie mieliśmy na co dzień, a już za chwilę mamy. No. To był ustrój, który chciał, żebyśmy wszyscy tak samo myśleli, żebyśmy wszyscy tak samo byli ubrani, dlatego było szaro, żebyśmy wszyscy to samo jedli. Siedział jakiś sekretarz i wypisywał recepturę kotleta, ile ma ważyć, ile ma soli dodać. Jak ktoś woli inaczej, to niestety nie można, ma być tak, bo taka jest pieczątka. Moja najnowsza książka, którą dostałem, którą wydali mi górale w Sechnej pod Libanową. Jest to pojemnik na najlepszą w Polsce śliwowicę z Sechnej. To jest bardzo trudno wyobrazić sobie coś, co kompletnie odbiega od naszego dzisiejszego życia. Kiedy mamy paszporty, podróżujemy, kiedy ograniczeniem są pieniądze, bo jak świat światem, trzeba mieć pieniądze, żeby realizować część naszej osobistej wolności, ale nie ma cenzury, są wolne media, na które narzekamy, ale one są. Jest swoboda w granicach prawa, a jeżeli coś przechowało się z PRL-u, co jest mi równie nienawistne teraz jak wówczas, to oczywiście ogłupienie biurokracji i beznadziejny sposób rządzenia nami na co dzień. Co to znaczyło, że skończył się w Polsce komunizm? Otworzyła się klatka. To znaczy, że nagle wiedziałam, że ja mogę poznać samą siebie. I wtedy, kiedy to się skończyło, znaczy, kiedy wiadomo było, że już nad nami nie panuje Związek Radziecki, że nie ma już sił na to, żeby panować, to się otworzyła taka możliwość, żeby próbować sprostać swoim marzeniom. Ja w jakimś okresie życia żyłam, próbując przeciwstawić się komunie. A teraz żyję, próbując przeciwstawić się komercji. No i w końcu ich najnowszy odłam. Nie pokazują twarzy. Wiadomo tylko, że są młodzi i nazywają się z angielska The Krasnal. Chcą walczyć ze zgniłym układem w świecie sztuki manipulowanym przez pieniądz i dziwne gusta. Dzisiaj sztuka równa się rynek, czyli równa się brak etyki. Wkurza nas obłuda rynku sztuki. Some people. My, naród. We, the people. People who everything changed. Nie może być Europy sprawiedliwej. So many people good like us. Bez Polski niepodległej. Feels like I'm a shadow. Na jej mafii. So many heroes like. Po 50-letniej przerwie do Polski przybył nuncjusz apostolski ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk. Ksiądz arcybiskup Józef Kowalczyk ma 51 lat i ponieważ nosi tytuł nuncjusza, pełni automatycznie funkcję dziekana korpusu dyplomatycznego. Przez wiele lat pracował w watykańskim sekretariacie stanu. Jest prałatem honorowym papieża. Zwolennicy krzyża przypominają, że ostatni raz w tej sali symbol wiary wisiał przed wojną, gdy posłami byli też duchowni. Dzisiejszy krzyż został wczoraj poświęcony podczas uroczystości związanych z rocznicą śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, patrona Solidarności. Wiszący krzyż spowodował ostrą reakcję SLD. W specjalnym oświadczeniu rzecznik klubu napisał, że Sejm trzeciej kadencji rozpoczyna pracę w warunkach dyktatu narzuconego przez AWS. Nieukarani kryminaliści z SLD nie będą nas uczyć, co jest w porządku. Niech zaczną od siebie, skomentował stanowisko SLD Stefan Niesiołowski z AWS-u. Michał Kamiński z tego samego ugrupowania dodał, że jest naturalne, że w polskim parlamencie, który reprezentuje katolicki naród, wisi krzyż. Nie można lekko podchodzić do tak zasadniczych tematów, jak szacunek dla tożsamości wypracowanej przez 1000 lat obecności chrześcijaństwa w Polsce. Natomiast inna sprawa, gdy chodzi o wolność działania, to wolność działania trzeba na pewno w jakiś sposób nieustannie wywalczać. Problem powrotu religii do szkół,
ta sprawa z pewnymi kłopotami, ale została bardzo pozytywnie załatwiona, potwierdzona potem nie tylko w ustawie, ale w konkordacie. Zagrożone małżeństwo, zagrożone życie. Wielka dyskusja na tematy związane chociażby z zapłodnieniem pozaustrojowym, stosunek Kościoła do tego. Kościół nie ucieka przed tymi problemami, ale Kościół chce je skonfrontować z wielkim pytaniem. Kim jest człowiek w swojej istocie i co służy rozwojowi człowieka? Jak pomóc człowiekowi? Takie zjawisko na przykład, że prezydent Walesa przyjeżdża do Jerozolimy. Ja miałem zaszczyt być wtedy przewodniczącym Knesetu. A tym, którzy przez 1000 lat razem Polskę budowali, chcę powiedzieć, że Polska jest już wolna. Polska chce wykluczyć wszystko, co przynosiło wstyd i hańby Polsce. Za to, co się stało, mimo że nie brałem nigdy udziału w tym i pokolenie moje, przepraszam. Prosił o wybaczenie. A potem w Polsce krytykowali go, powiedzieli, no to nie my, to Niemcy, ale jednak to był na polskich ziemiach. 10 lipca rok 2001, uroczystość w Jedwabnym i prezydent Kwaśniewski z taką odwagą powiedział dokładnie, co powinien powiedzieć o tych sąsiadach, którzy spalili Żydów w Jedwabnym, swoich kolegów z klasy. Odpowiedzialność ponoszą ich sprawcy i inspiratorzy. Każdy człowiek odpowiada za własne czyny. Synowie nie dziedziczą win ojców, dodał prezydent. Jako człowiek, jako obywatel, jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przepraszam. Przepraszam w imieniu swoim i tych Polaków, których sumienie jest poruszone tamtą zbrodnią. Ja też byłem tam i dlatego czułem, że muszę jeszcze coś dodać. I to z mojej strony też było dość odważnie, bo mnie krytykowali w Izraelu. Ja powiedziałem tam, że to było coś okropnego. Ale ja, Szewach Weiss, pamiętam inne studoły też. Te studoły, w których ratowali Żydów. Na przykład mnie i moją rodzinę. To wszystko mogło być tylko w demokratycznej Polsce. Bezcenną wartością, jak sądzę, jest Unia Europejska. Jest niepodległość bez takich ograniczeń jak w powojennych realiach. Polska jest jednym wielkim placem budowy. Dawne dobra luksusowe stały się przedmiotami codziennego użytku, jak na przykład nowe samochody, sprzęt elektroniczny, komputery, nowoczesne wyposażenie mieszkań. Więc to wszystko jest miarą postępu, jaki się dokonał. Dużo kupujemy, złotówka trzyma się mocno. Słowem, jest postęp ku lepszemu. No ale jako obserwator życia społecznego, no muszę dostrzegać, że nie wszyscy na tych zmianach skorzystali. Gospodarka kapitalistyczna jest bezwzględna dla większości emerytów, dla prawie 11% bezrobotnych, dla ludzi o niskich kwalifikacjach zawodowych, czy dla osób niezaradnych życiowo. No, gorzej mają się na pewno ludzie młodzi, bo co piąty nie może znaleźć pracy. Kiedy patrzę już po przejściu, po tym, że już jestem w takiej Polsce jednak, patrzę ile niewykorzystanych szans, ile zmarnowanych okazji, to jestem niezadowolony. A więc to nie jest ta Polska, o którą walczyłem. Polska staje się normalnym krajem, krajem europejskim. Z tym, że trzeba jednak o tym pamiętać, że w tym europejskim kraju, gdzieś tam za tym eleganckim domem, ktoś jednak bardzo, bardzo źle żyje i temu człowiekowi trzeba pomóc. Nie podoba mi się, że w ciągu 20 lat nie potrafiliśmy rozwiązać systemu zabezpieczenia zdrowotnego Polaków. Narzekamy, że mamy najgorszą służbę zdrowia. To też nie jest prawda. A z kolei jak chcemy sprywatyzować część służby, żeby była konkurencja, też się nie zgadzamy. Ale i tak chodzimy. Ja nie pamiętam, żebym kiedykolwiek skorzystał z państwowego lecznicy, bo nie będę stał w kolejkach, jeżeli mogę za niewielkie w sumie pieniądze pójść i,
i leczy się prywatnego. I dobrze będzie, jeżeli część, wtedy będzie można dotować tych biednych, a w tej chwili dotuje się wszystkich. Nie potrzebnie. No i oburzają przypadki reprywatyzacji ze szkodą dla interesu społecznego, bo o takie mi chodzi. Zwłaszcza obdarowywanie Kościoła. Powiedziałbym, że czas najwyższy odsunąć Kościół od państwa, tak jak 20 lat temu odsunięto partię od władzy. Ja osobiście też nie jestem za tym, żeby Kościół ingerował bezpośrednio w sprawy państwowe. Prezydent francuski mówił o tak zwanym laïcité positive, czyli laickość pozytywna, a więc nie walka z kimś, ale właściwe uporządkowanie relacji między Kościołem a państwem, z zachowaniem oczywiście laickości państwa, w sensie Kościół nie wchodzi, nie wtrąca się w struktury państwa, ale równocześnie i państwo, i Kościół służy temu samemu narodowi. Tutaj bardzo ciekawe jest sformułowanie artykułu 1 Konkordatu, który prawie dosłownie brzmi: dwie są wspólnoty, autonomiczne, niezależne, ale współpracujące ze sobą dla dobra człowieka i dla dobra społeczeństwa. My ciągle mamy do dzisiaj problemy z przeszłością polską. Lustracje, nielustracje, jakieś historie, co postkomunistyczne, co niepostkomunistyczne, co złego przetrwało i właściwie nie wiemy, co Polska, współczesna Polska, Trzecia Rzeczpospolita, co Trzecia Rzeczpospolita tutaj kontynuuje. Ustawa, która wprowadzała taki mechanizm restytuowania nowego państwa, ta ustawa została przez ówczesną większość parlamentarną, to większość koalicja kierowana przez premiera Olszewskiego, ta ustawa o wyjściu Polski z komunizmu, bo to tak można nazwać, została po prostu odrzucona. No. Żaden z polityków w naszym kraju, żaden od 20 lat nie poniósł jakichkolwiek konsekwencji za swoją nieudolność, za błędy, które popełnił, gdzie kolejne rządy wywalały jakieś państwowe pieniądze, czy je źle inwestowały, czy je roztrwaniały. Wszystko jedno. Nikt z polityków od 20 lat nie poniósł żadnych konsekwencji za swoje złe działanie. A jak historia nas uczy, jak któryś z króli był niedobrym królem, to gdzie kończył? Na szafocie. Jeżeli ktoś mówi rewolucja, to powinien być ostrożny, dlatego że ona się zwykle kojarzy z jakimiś krwawymi rewolucjami. Rewolucja francuska, bolszewicka, to co my robiliśmy, była kontrrewolucja. Dlatego, że tamte rewolucje były krwawe i odbierały ludziom wolność. W Polsce to była rewolucja wolności. To było przejście od dominacji polityki państwa nad człowiekiem, nad jednostką, do ustroju, gdzie państwo ma być ograniczone po to, żeby nie tłamsiło jednostki, że ma być służebne wobec jednostki. Inaczej widziałem reformy, ale walczyłem przede wszystkim o demokrację. Demokracja ma swoje prawa, więc jestem z demokracji zadowolony, znaczy z kierunku, z wolności, z możliwości. Natomiast efektów tej demokracji nie do końca. Demokracja, my zapominamy, że składa się z trzech elementów. Całego tego układu prawnego, a więc czy pozwala, czy ułatwia na działanie, czy można zostać prezydentem, czy można być wybranym, a więc cały system prawny. Drugi, czy ludzie biorą z tego, korzystają. I trzecie, zamożność społeczna w tym dużym wydaniu. I te trzy elementy dopiero mówią o demokracji. I teraz w Polsce można by się zastanowić. No pierwszy element chyba jest. Można zakładać partię, można się popisywać i można organizować. Drugi, korzystanie z demokracji, no nie za bardzo, z różnych powodów. A trzeci jest najgorzej, no bo jesteśmy w sumie dość niezamożni i stąd w skali masowej nie korzystamy z tego wszystkiego. 20 lat temu to była nadzieja. A po 20 latach jesteśmy wolnym krajem, żyjemy w wolnej ojczyźnie, w suwerennym państwie. Jesteśmy w zjednoczonej Europie, porządkującej swoje struktury. To wszystko jest sukces Polski. Ale Polska to właśnie wy, drodzy rodacy. Waszym talentom, waszym zdolnościom zawdzięczamy to, co powoduje, że znajdujemy się w najlepszej sytuacji ze wszystkich państw Unii Europejskiej. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Teraz nie zajmuję się już w ogóle polityką,
Można się teraz przestać zajmować zmienianiem świata i trochę spróbować w tym świecie pożyć. Nie spiskuję i nie robię filmów dokumentalnych. No, to jest ta różnica. Jestem człowiekiem wolnym i kompletnie niezależnym. Nie mam żadnego szefa, nikt mnie każe nic robić. Absolutnie zależy tylko i wyłącznie od samego siebie. Znaczy, za niezależność się oczywiście płaci, ale to cena, jaką ja płacę za moją niezależność, jest cena, na którą mnie stać. Absolutnie. Wydaje się, że z jednej strony jest to niezwykły dar Bożej opatrzności, który pozwala nam dzisiaj żyć w wolnym kraju, w Zjednoczonej Europie, a równocześnie jest to nieustannie stające przed nami zadanie, które trzeba wykonać, by w sposób mądry korzystać z tej wolności. Ale nam się wydarzyło. Niech Duch Święty nieustannie wspiera wielki proces przemian służący odnowie oblicza Ziemi, tej naszej wspólnej Ziemi. No to wiadomo, że to krasnoludki obaliły komunę. Pomarańczowa alternatywa wiecznie żywa. Bardziej podoba mi się Polska postsolidarnościowa. Polska PRL-owska była ograniczona, nie była częścią świata. W tej chwili ci wszyscy ludzie, którzy łącznie ze mną, narzekają na to, jak jest źle, jak jest trudno. Narzekają tak naprawdę na cały świat, bo myśmy dołączyli do problemów całego świata tak naprawdę, który jest okropny. Ale nie znaczy to, że w klatce jest lepiej. Drożyna nieczysta, nie przekonana, że w Polsce komunizm się naprawdę skończy. Gdyby się nie skończył w Polsce komunizm, to pan by mi nie mógł teraz zadać tego pytania.